Kolejna kamienica we Włochach została przejęta przez grupę młodych deweloperów i tak naprawdę zaczął się od momentu przejęcia przez tych deweloperów, a to grupa jest 10 młodych osób, koszmar z sąsiadów. To jest kamienica, którą po wojnie zakłady państwowe ERA odbudowały i dały jako zakłady pracownicze, jako mieszkania pracownicze dla... Zakładowe. Zakładowe. Wszystko było dobrze do momentu, kiedy właśnie wpadła w prywatne ręce, nie wiadomo skąd. Kiedy to się stało? Tak naprawdę w 2015 roku. I co od tego momentu się działo? Na początku próbowano standardowo wykurzyć lokatorów w postaci takich, że odcięto wodę w całym budynku. Również na klatce, no podwyższany czynsz, brak światła na klatce, czyli takie standardowe. Faktycznie to są bardzo piękne mieszkania i tutaj było na początku 10 rodzin. I powoli po prostu nie wytrzymywali. Nie, no wiadomo, bo to jest tak jak gdyby, to jest standardowo, tak? Wchodzi prywatny właściciel, tak zwany prywatny właściciel, robi taką przesiewkę psychiczną, kto ma gdzie uciekać, to ucieka, kto nie ma wyjścia, to zostaje. Później kolejnym etapem, bo my już to nagłaśnialiśmy w 2013 roku, kolejnym etapem, no jeśli się nie dało wykurzyć strachem, czynszem i brakiem podstawowych rzeczy takich jak woda, no to robimy nieustający remont, polegający na tym, że niby remontujemy pustostany, ale tak, żeby uprzykrzyć życie tym lokatorom, którzy pozostali. Na przykład właśnie wiercenie, wymiana rur z dziurą w suficie, brak wody. Ale co, czyli w całym pionie, jest wyłączona woda, tak? Nie ma. Od jak długo? Tam ze dwa tygodnie w kuchni, to ze dwa tygodnie nie ma wody. A proszę powiedzieć, jakie tutaj są jeszcze uciążliwości w tej chwili? No, w tej chwili to jest właśnie brud, kurz, hałas, bo tynkowane były te elewacje. A w ogóle od rana do wieczora na balkonach. Jak o pół do siódmej zaczną robić, tak do 20 robią szum, że mnie to głowa mało nie pęknie. Pełno było tych dołów, no, rzucają to wszystko, kują. No mieszkania tak. Są całe rozwalone po prostu. Mhm. Przy oknach podkuwały, że te okna tylko wiszą. Z tamtej strony w ogóle są wyrwane okna, wszystko jest gołe, po prostu. Mhm. A czy jest jakaś informacja, jak długo to będzie trwał ten remont? Chyba mówił pan do października. Mhm. Ale ja wątpię, no to jest niemożliwe, żeby to do października było skończone. Po pierwsze, ja 3 tygodnie temu zostawiłam pismo, że taka sytuacja ma miejsce, zdjęcia puściłam, wysłałam to do pani Sosińskiej. Do burmistrza. Czyli do ZGN-u, tak? Czy... Nie, do urzędu. Do urzędu. Ale bez lekarza żadnego. Lokatorzy mają mniej więcej czynsz około 700 zł za sam dach nad głową, ale oprócz tego wszystkie media muszą zapłacić i jednocześnie opał, no to jest zimę w granicach 1500 zł. Czyli gmina traktuje państwa jako osoby zbyt bogate, tak, żeby otrzymać pomoc, a w rzeczywistości no to ledwo państwo dają radę, żeby tutaj się utrzymać. Ponad 1000 zł to się płaci samego miesięcznie. Ogrzewania na przykład. No czyli to jest tak naprawdę jak w luksusowym mieszkaniu, tak? Koszty są duże, a warunki są takie, jakie widać. A pani po remoncie nie ma wody, no to w ogóle jest tragedia. No. No dobrze, ale jak wygląda pani sytuacja, jeżeli chodzi o jakiś lokal od gminy? O to? Bo pani się stara o jakiś lokal pani od gminy, czy? Pani się ze względu na nadmetraż, a pan ze względu na... Na kwotę, że wyższą ma. To pani przekracza to kryterium metrażowe? Ile pani ma metrów? 6 metrów. O 6 metrów jest przekroczone to kryterium. Bo pokoje są w granicach 18 metrów. Bo ja dostałam na 4 osoby, a teraz dostały tylko 2. No tak. I przez to ponad metr już ma. I tego nie uwzględniają oni w żaden sposób. Ja tu ogólnie chciałem tylko tak od siebie dodać, że jest to skandal, jak ludzie są traktowani przez urzędników i władzę, która rządzi w naszym kraju i strasznie mi się to zaczyna nie podobać. Po prostu ludzie są starsi, schorowani i zostają tak rzuceni na, no nie wiem, bez żadnego szacunku do nich. Dzisiaj masz dom, jutro go nie masz, dziękuję, do widzenia. Pieniążki, mafia reprywatyzacyjna i te firmy wszystkie to tak naprawdę to gruby układ, który trzeba rozbić. Że w tej kamienicy też już jedna osoba umarła. Trzy, ale jedna chyba z tego, co ja wiem, że powiedział pan, że po prostu wyniosą go, tak? Tak, wyniosą go, bo był bardzo chory na serce. Później coś się okazało, że jest coś w żołądku, schudł bardzo.
I potem tak wyszło, że 2 tygodnie nikt nie widział, okna były zamknięte. No i w jakiś sposób koledzy z pracy zaczęli się interesować. Przyjechała policja, on leżał po prostu. Ale on przeżywał też bardzo, bo powiedział, że on nie wyjdzie, chyba że go wyniosą. No i wynieśli mu jego i wszystkie meble, tu, wszystko, tu cały bałagan. No, kolejną rzeczą, którą przerażające jest, jeśli chodzi o lokatora, to brak godności, nawet jeśli chodzi o otrzymanie korespondencji. Fajnie na przykład zadłużać lokatora, który nie jest świadomy, nie ma dostępu do skrzynek. Tutaj mamy, o, ja właśnie znalazłam 2 polecone. No tak sobie leżały, nie, one po prostu sobie leżą, swobodnie. Ale te, to leżało tu. I mam nawet, wcześniej robiłam zdjęcia, leżało na ziemi. I nawet, jak lokator może wiedzieć, co się dzieje w jego sprawie w momencie, kiedy no nie tak dostaje listy? Tutaj jest, ile lat pan mieszka w tym budynku? Ja od 87 roku. A o ile pan przekroczył to kryterium? Tam było około 300 zł przekroczenia tego kryterium, tak? Tak. A tutaj przekroczone o ile? O 6 metrów? Także no widać, jak to do tego podchodzą urzędnicy, tak? Tak naprawdę no, nie można brać pod uwagę przekroczenia metrażowego w momencie, kiedy ta pani po prostu za chwilę straci ten dom. No, to nie możemy brać podstawy. A poza tym no, było to też przeznaczone dla jej bliskich. Tak, bliscy, dla całej rodziny. Tak. A to, że przez lata się coś wydarzyło i zmniejszyła się liczba osób, to nie była z czystą premedytacją zmniejszona ilość. No i tutaj na tym przykładzie widać, w jaki sposób jakby te złe kryteria w uchwale o najmie warszawskiej powodują, że osoby, które są ofiarami dzikiej reprywatyzacji, tak naprawdę nie mają wyjścia ze swojej sytuacji. Nie mają iść do tego samego kotła. Ja obstawiam, że w momencie, kiedy nie przyszedłby ten cwaniakowaty deweloper, to pani by wolała jednak na stare lata zostać w swoim domu, no tak się, a nie po prostu ten, bo jest do tego przyzwyczajona. Natomiast bierze się wszystkich teraz, przy tych fajnych ustawach, które się tworzy, do jednego kotła z osobami jakimiś młodymi, niemłodymi, gdzie no mówię, no kobieta po prostu całe życie spędziła w tym domu i teraz okazuje się, że i tak jej się nic nie należy, bo za 6 metrów ma za duże na stare lata, tak? Kobieta ma 80. Ile pani ma lat? Właśnie. Ja mam 84. 84 lata. No to już nie i chorobita jestem. No tak, to już pani powinna tutaj nie, po prostu sobie spokojnie mieszkać, a nie teraz się martwić, gdzie się pani podzieje, tak? Że drastycznie wyrzuca się lokatorów przez takie remonty, gdzie tu dziury, tu się wieczorem, to ja nie wiem, jak ci ludzie po prostu przechodzą, więc dziwię się, że cały czas... Jest światło na klatce, czy nie? No. Już nie ma, no to tam się można przecież potknąć i też... No ja 3 razy bym upadła, a po drugie kable wiszą tak no po środku. To też jest niebezpieczne, nie wiadomo, czy pod napięciem, czy nie. Tak, oczywiście. Jeszcze nas się tak traktuje, że mieszkamy w takim budownictwie. Rodzice mieli taką pracę, takie mieszkanie dostali, natomiast nas się teraz traktuje, że my jesteśmy ci gorsi, biedniejsi, schorowani i nam się proponuje, jeżeli ktoś dostaje mieszkania takie, które nie są od razu do zamieszkania, są jakieś przetargi, żeby ktoś remont mógł zrobić, bo uważa się, że możemy mieć z węglem, z prądem, nie wiem, na 4., 10. piętrze no tak, windy. A to zupełnie bez uwzględnienia jakby potrzeb. No tak? dlatego ja wysłałam już 4 zaświadczenia od lekarzy, od różnych lekarzy, jestem po operacji guza mózgu. Jeszcze jest jedna choroba, co nie chcę tak powiedzieć, ale to jest wszystko bez echa. Ja byłam na spotkaniu z panią burmistrz, ale bo poszła ze mną przyjaciółka, bo ja nie potrafię sobie z tym poradzić. I ja wyszłam cała rozdygotana, musiałam brać leki, był płacz wielki, a w sumie nie było żadnego efektu. No. A powiedziałam, że nie chcę na zimę tu zostać, bo sobie nie wyobrażam, żeby tu w zimę mieszkać. Chciałam powiedzieć, że dostaliśmy eksmisję, wszyscy lokatorzy, bo był taki okres, że płaciliśmy za wodę właścicielowi, ale właściciel niestety nie przekazywał pieniążków do wodociągu, w związku z czym poszliśmy do burmistrza, prosząc, żeby nas poparł, żebyśmy płacili za wodę do wodociągów. Płacimy już od wielu, nawet ze dwa lata chyba, płacimy za wodę do wodociągów, a teraz dostaliśmy niedawno, już jakiś czas temu, eksmisję z powodu zaległości w czynszu, a tak naprawdę to nie jest zaległość w czynszu. Wy nadpłacacie tak naprawdę, bo to właściciel przecież powinien płacić za wodociągi. Ale bojąc się, że nam zakręcą tak, wodę, bo wodociągi chciały zakręcić, płacimy wodociągom. I na sprawie... Za cały budynek przecież, nie tylko za swoje lokale. Tak, no tyle ile na lokal wynosi to pieniążki. A woda pozostała na budynek? Kto pokrywa to? No, my cały czas płacimy. Czyli tak naprawdę właściciel przerzucił na was koszty utrzymania, jeżeli chodzi o wodę. Ale my płaciliśmy właścicielowi, to właściciel
właściciel nie przekazywał pieniędzy. No, wszystkie razem płaciliśmy, komorne, wodę, tak. Wszystko razem. Cały te to też jest klasyczny numer tych czyścicieli. Bojąc się, że nie będziemy mieli wody, rozumiem. Postanowiliśmy płacić do wodociągu. Wodociągi, też była walka ogromna, ale powiedzieli, że nie mają prawa nam odmówić. No to i prawda. Przyjęli. I na sprawach o eksmisję, na których byliśmy, przedstawiliśmy, że płacimy. Wodociągi dały dokument nam. Nic nie pomaga. Ale to znaczy były jakieś eksmisje orzeczone? Już mamy eksmisję. Sprawa o eksmisję, wszyscy lokatorzy. Ale z jakiego powodu? Że nie z powodu zaległości czynszu. Nie, a, to z powodu nie, zaległości tak, czynszu. Tak. Tak. Ale te zaległości się wzięły z tego, ale że musieliście pokrywać... Ale nie ma w ogóle, bo my płacimy za wodę do wodociągu. No nie płacimy. Więc to co miesiąc mamy długi. My mamy bilans na zero. Ja chciałbym tylko powiedzieć i życzyć każdemu urzędnikowi, żeby w wieku 84 latach, jak tutaj ta kobieta, spotkał ich podobny los i żeby zobaczyli, jak to jest, bo chciwość ludzka, ich korupcja, nazwę to po imieniu, nie zna granic, ale pamiętajcie, że to się w końcu skończy. ZGN to jest w ogóle jakaś mafijna struktura, w których są układy, które te układy trzeba rozmyć. Kobieta ma 84 lata, przeżyła drugą wojnę światową, a teraz na stare lata gotujecie jej taki los, że mieszka w takich warunkach. Powinniście się wstydzić, ale wy już nie macie tego wstydu. I w końcu wam się do dupy ludzie dobiorą, zobaczycie.